Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 38. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zapewnieniu finansowania działań zmierzających do zwiększenia zdolności produkcji amunicji, druki nr 839 i 858. Proszę panią poseł Krystynę Sibińską o przedstawienie sprawozdania komisji. Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Marszałek Sejmu skierował projekt ustawy na druku 839 dotyczący zapewnienia finansowania działań zmierzających do zwiększenia zdolności produkcji amunicji do Komisji Finansów Publicznych. Komisja wczoraj procedowała ten projekt, dokonując pierwszego czytania. Odbyła się dyskusja ogólna i później szczegółowe rozpatrzenie projektu ustawy. Dwa słowa o ustawie. Ustawa jest niezwykle ważna w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Ważna jest z tego też powodu, że polski przemysł obronny nie posiada takich możliwości, żeby w wystarczającym stopniu zapewnić produkcję amunicji, produkcję, która jest niezwykle potrzebna. Tymczasem wszyscy doskonale wiemy, że agresor, czyli Federacja Rosyjska, jest w stanie wystrzelić nawet do 60 tysięcy pocisków artyleryjskich dziennie. Takich zdolności nie ma Polska, ale też nie mają inne kraje i trzeba zjednoczyć siły po to, żeby wspólnie zwiększyć potencjał polskiego przemysłu zbrojeniowego. Jest potrzeba, żeby rozbudować, ale też zdywersyfikować bazę produkcyjną amunicji wielokalibrowej, żeby uzupełnić rezerwy, żebyśmy mogli ten potencjał zwiększyć. Ustawa, którą procedujemy, pozwoli na to, żeby w ciągu najbliższych 3 lat znacznie zwiększyć zdolność produkcyjną polskiego przemysłu zbrojeniowego. Ustawa przewiduje mechanizmy, na podstawie których zostaną przekazane 3 miliardy złotych na cel określony ustawą do Funduszu Inwestycji Kapitałowych. 2 miliardy złotych będą pochodziły z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, natomiast pozostała kwota będzie pochodziła przekazana zostanie w postaci skarbowych papierów wartościowych, które w chwili obecnej znajdują się w posiadaniu Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Tak jak powiedziałam, dyskusja na wczorajszej Komisji Finansów dotyczyła tak ogólnych założeń. W międzyczasie propozycja Biura Legislacyjnego spowodowała, że został zmieniony tytuł i ustawa będzie się nazywała o finansowaniu działań zmierzających do zwiększenia zdolności produkcji amunicji. Taka poprawka została zgłoszona przez Biuro Legislacyjne i została przyjęta przez Wysoką Komisję. Została również zgłoszona jedna poprawka do artykułu 2 ustępu 2 i jeszcze poprawka Biura Legislacyjnego w artykule 5. I co jest niezwykle ważne, muszę powiedzieć, że mimo też pytań padających szczególnie ze strony posłów PiS-u, dlaczego tak późno ta ustawa, myślę, że najcelniejszym będzie odpowiedź posła pana wiceprzewodniczącego Marka Sowy, który powiedział, że ta ustawa powinna być już zgłoszona co najmniej 2 lata temu, ale takiej woli wtedy nie było. Ale tak jak powiedziałam, po tej dyskusji, po również szczegółowym rozpatrzeniu w pierwszym czytaniu projektu ustawy, komisja bez głosu sprzeciwu przyjęła ten projekt. W związku z powyższym rekomenduję Wysokiej Izbie również przyjęcie tego projektu. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 3-minutowych oświadczeń w imieniu kół. Otwieram dyskusję. Jako pierwszy głos zabierze pan poseł Marcin Ociepa, który przedstawi stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję bardzo. Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panowie Ministrowie. Oczywiście jest tak, że kwestia uzyskania czy wzmocnienia własnych zdolności do produkcji amunicji stała się potrzebą pierwszego rzędu dla Polski i całego NATO, o czym powiedziała pani poseł sprawozdawczyni. Tak, to było wyzwanie i to jest wyzwanie, przy którym staliśmy wspólnie jako Sojusz Północnoatlantycki w związku z przeciągającą się wojną na Ukrainie i w związku z tym, że Putin zdecydował się na wprowadzenie gospodarki rosyjskiej w tryby gospodarki wojennej, a to oznacza, że przygotowuje się, czy chce mieć zdolność do prowadzenia dwóch wojen jednocześnie. To oznacza, że masowa produkcja amunicji jest po prostu koniecznością dla całego paktu i Polska powinna zrobić wszystko, żeby być częścią tego zbiorowego wysiłku, bo samodzielnie i tak, choćbyśmy się nie wiadomo jak starali, nie dalibyśmy rady. Dlatego jesteśmy w NATO, dlatego tak cenna jest nasza obecność w Sojuszu Północnoatlantyckim. I właśnie dlatego już w 2019 roku rząd Zjednoczonej Prawicy przeznaczył 400 milionów złotych na kolejną linię produkcyjną MESCO. Czekamy na jej wykończenie, żeby ona mogła zacząć działać, ale ta decyzja 2019 była kamieniem węgielnym dla tej inwestycji. Takich inwestycji powinno być więcej, dlatego będziemy to bardzo mocno wspierać. Ale, no gdybyśmy się wczytali w szczegóły, to po pierwsze, jaka jest wada tej ustawy? No państwo z tych 3 miliardów zabieracie 2 miliardy Ministerstwu Obrony Narodowej. Ja chcę to bardzo jasno powiedzieć. Znaczy koncept rządu jest taki, że zabiera ministrowi obrony narodowej 2 miliardy złotych z jego budżetu i przesuwa do ministra aktywów państwowych, żeby można było realizować te inwestycje. W związku z powyższym ja składam do pana marszałka poprawkę Klubu Prawa i Sprawiedliwość o tym, żeby te środki znaleźć gdzie indziej i po prostu pozostawić, panie marszałku, te 2 miliardy złotych w budżecie ministra obrony narodowej. Bardzo dziękuję. To jest pierwsza sprawa. Poprawka przyjęta. Bardzo dziękuję. Ja oczywiście rozumiem, że minister obrony narodowej po 10 miesiącach wydał dopiero 65% swojego budżetu, więc no, jakby wydawanie tych środków jest mu na rękę, ale z całą pewnością nie jest w interesie Rzeczypospolitej, żeby ministra obrony narodowej pozbawiać tych funduszy. W związku z tym ja staję dzisiaj w obronie Ministerstwa Obrony Narodowej, w obronie budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej. Chcę, żeby te pieniądze pozostały. No i druga rzecz. No, szanowni państwo, ta ustawa liczy, jeżeli dobrze pamiętam, 7 artykułów. 7 artykułów. To znaczy, że państwo zamiast podjąć tę decyzję w pierwszym miesiącu swojego urzędowania, już pomijając, że przesuwanie środków pomiędzy działami budżetu nie wymaga żadnej specjalnej ustawy, wystarczy zrobić to korektą budżetu państwa, musicie to państwo zrobić od razu, od ręki, to trwało to u państwa napisanie tych 7 artykułów, łącznie z tym, kiedy ta ustawa wchodzi w życie, rok. No więc ja do państwa zachęcam do tego, żeby jednak pracować szybciej, żeby te ustawy przygotowywać szybciej, żeby za tymi ustawami szły większe pieniądze i żeby one nie szły kosztem Ministerstwa Obrony Narodowej. Jednym słowem będziemy wspierać, panie ministrze, pana w tym, żeby ta ustawa była procedowana szybko, żeby się ziściło to, co jest jej materią, to znaczy, żeby Polska zyskiwała jak najwięcej z tych zdolności produkcyjnych. Natomiast no bardzo bym prosił, żeby nie odbywało się to kosztem budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej i żeby tego typu projekty były procedowane po prostu szybciej, bo składanie tej ustawy w rocznicę waszych rządów w sytuacji, kiedy do napisania było 7 artykułów, jest po prostu niedopatrzeniem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pan poseł Paweł Bliźniuk przedstawi stanowisko klubu Koalicja Obywatelska. Dziękuję panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo. Nasze bezpieczeństwo to nasza racja stanu. Zwiększanie zdolności obronnych powinno być priorytetem i nie powinno pozostawać jakby elementem dyskursu politycznego takiego, który nie jest merytoryczny. Ja muszę się odnieść do wystąpienia mojego przedmówcy, bo myślę, że warto podkreślić, że te zmiany, czy też przeniesienie 2 miliardów złotych z budżetu obrony narodowej, obronności, no to przecież nic innego jak zwiększanie potencjału obronnego naszego państwa i to wszystko odbywa się w porozumieniu między ministrem aktywów państwowych a ministrem obrony narodowej, bo czym innym jest jak
nie zwiększanie potencjału obronności państwa polskiego, zwiększanie potencjału produkcji amunicji tak potrzebnej do tego, żeby poprawiać nasze bezpieczeństwo. A gdybym był złośliwy, a myślę, że dzisiaj nie powinniśmy być złośliwi, to bym panu posłowi wypomniał, że mieliście 8 lat, żeby przedstawić tego typu rozwiązania. Ale zostawmy to dzisiaj na boku. Szanowni Państwo, Koalicja Obywatelska absolutnie popiera ten projekt. Ten projekt jest bardzo ważny, istotny z punktu widzenia tego, co się dzieje w wymiarze geopolitycznym. Zwiększanie obronności państwa polskiego to nie tylko zakupy sprzętu, to nie tylko zakupy amunicji, ale też wytwarzanie możliwości kompetencji w ramach naszego państwa do produkcji amunicji. Dzisiaj, tak jak czytamy w uzasadnieniu, państwo polskie, nasz przemysł nie jest w stanie samodzielnie po pierwsze wyprodukować dostatecznej ilości amunicji, a po drugie w tym łańcuchu produkcji nie ma samodzielności. Im większa dywersyfikacja, większa sieć możliwości produkcji, pozyskiwania amunicji, tym lepiej dla bezpieczeństwa nie tylko państwa polskiego, ale też całej wschodniej flanki NATO. Warto o tym pamiętać. 3 miliardy złotych więcej na właśnie tworzenie tych zdolności w sposób elastyczny, gdzie minister aktywów państwowych będzie mógł w ramach specjalnego funduszu przekazać środki spółkom, które będą wytwarzały te możliwości. To nie tylko produkcja, ale kwestia licencji, właśnie uporządkowania całego łańcucha produkcyjnego, zadbania też o łańcuchy dostaw, logistykę. W sytuacji zagrożenia ze strony Rosji w dzisiejszych czasach jest to absolutnie fundamentalne. Rozmowa o obronności to nie tylko rozmowa o zakupach uzbrojenia, broni, ale do prowadzenia działań wojennych w wymiarze obronnym potrzebna jest amunicja. To udowadniają zdarzenia na poziomie operacyjnym, również taktycznym za naszą wschodnią granicą, gdzie czytamy też w uzasadnieniu, że nierzadko dzienne zużycie amunicji oscyluje od 10 nawet do 60 tysięcy pocisków w wymiarze dobowym. To pokazuje, jak duże zapotrzebowanie również na dzisiejszym teatrze działań wojennych jest na amunicję dla artylerii dalekiego zasięgu. Oczywiście ta amunicja będzie wytwarzana w standardach przyjętych przez NATO. Mówimy o pociskach 155 mm. Taki kaliber jest dzisiaj przyjęty jako standard, więc te zasoby, które będziemy gromadzić i produkować w ramach polskich zdolności przemysłowych, będą również służyły do tego, żeby odstraszać potencjalnych napastników. Nie tylko w wymiarze potencjalnego ataku i zagrożenia na nasz kraj, ale również w wymiarze całej struktury Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wydaje mi się, że ten temat nie powinien budzić większych kontrowersji i apeluję do Państwa, żebyśmy szybko przeprocedowali ten projekt, tak żeby te pieniądze jak najszybciej znalazły się tam, gdzie powinny i zaczęły pracować, to znaczy, żeby odpowiednie podmioty były i miały możliwość pozyskiwania technologii, tworzenia całej bazy produkcyjnej dla amunicji. Temat też jest przedmiotem szeroko zakrojonej debaty publicznej, gdzie specjaliści, eksperci nierzadko podkreślają, że bez zapewnienia suwerenności w zakresie produkcji amunicji dla artylerii dalekiego zasięgu nie możemy mówić o zdolnościach obronnych naszego państwa. Stąd śmiem twierdzić, że ten projekt i to absolutnie jest poparte wagą tego zagadnienia, na którym dzisiaj debatujemy, ma charakter strategiczny, ma charakter fundamentalny dla naszego bezpieczeństwa. Jego przyjęcie jest po prostu wyrazem polskiej racji stanu i gorąco zachęcam Państwa do tego, żeby zagłosować za tym projektem. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pan poseł Sławomir Ćwik przedstawi stanowisko klubu Polska 2053 Trzecia Droga, a ja, zanim pan poseł dotrze na mównicę, powitać chcę bardzo serdecznie uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim, którzy przybyli na dzisiejsze obrady na zaproszenie pana posła Daniela Milewskiego. Witamy bardzo serdecznie. Bardzo proszę, panie pośle. Panie marszałku, Wysoka Izbo, ta ustawa pozwala na to, aby środki przeznaczone na obronę narodową zostały przekazane do działu aktywa państwowe, aby można było zwiększyć możliwości produkcyjne amunicji wielkokalibrowej kalibru 155 mm w oparciu o polskie zasoby. Mam nadzieję, że na dalszym etapie pracy dowiemy się trochę więcej szczegółów w zakresie tego projektu, ponieważ wczoraj na komisji, kiedy dopytywałem o kwestie związane z tym, czy ten projekt będzie przewidywał zakup licencji na produkcję pocisków,
czy skorupy do pocisków będą produkowane w Polsce, czy też będziemy importować skorupy i jedynie elaborować je trotylem na miejscu, co także może być istotne ze względu na krótki okres czasu, kiedy chcemy zwiększyć te możliwości produkcyjne. Natomiast docelowo ewidentnie powinniśmy mieć licencję do tego, aby produkować pociski od A do Z we własnym zakresie, począwszy od produkcji skorup, wypełniania je, czyli elaborowanie trotylem, i aby mieć gotowy produkt zarówno na potrzeby własne, jak też i zwiększać w ten sposób nasze możliwości eksportowe. Jak pokazał konflikt w Ukrainie, przy pełnoskalowej wojnie jednym z podstawowych elementów prowadzenia wojny jest amunicja. To ta amunicja artyleryjska decyduje o możliwości utrzymania rubieży obronnych, o tym, czy przeciwnik będzie mógł rozwinąć swoje natarcie, czy nie. A więc to właśnie ze względu na możliwości obronne koniecznym jest zwiększenie naszych możliwości produkcyjnych w zakresie amunicji. Niestety, mimo że wiedzieliśmy przez ostatnie lata o tym, że wojna zbliża się do naszych granic, od ponad 1000 dni trwa pełnoskalowa wojna Rosji, która napadła na Ukrainę. Niestety nie zwiększyliśmy naszych zdolności produkcyjnych w zakresie amunicji wielkokalibrowej i to jest niewątpliwie zaniedbanie rządów Mateusza Morawieckiego. W tej chwili poprawiamy tę sytuację. Jestem przekonany o tym, że przy mądrym zarządzaniu środkami, przy mądrym prowadzeniu projektu będziemy mogli w krótkim czasie zwiększyć nasze możliwości produkcyjne. I dlatego Klub Polski 2050 popiera niniejszą ustawę jako istotną dla interesu narodowego. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pan poseł Mirosław Adam Orliński przedstawi stanowisko Klubu Parlamentarnego Polskie Stronnictwo Ludowe Trzecia Droga. Szanowny panie marszałku, szanowny panie ministrze, wielce szanowni państwo, Wysoka Izbo, mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Polskie Stronnictwo Ludowe Trzecia Droga przedstawić stanowisko odnośnie rządowego projektu ustawy o zapewnieniu finansowania działań zmierzających do zwiększenia zdolności produkcji amunicji. Tak jak tutaj dzisiaj było powiedziane, wczoraj na Komisji Finansów Publicznych bardzo szczegółowo, dokładnie ten projekt był omawiany. Był obecny pan wiceminister, gdzie także były kierowane pytania i rzeczywiście w tej dyskusji na Komisji Finansów to, co dało się łączyć, to, że projekt jest bardzo potrzebny i rzeczywiście to było zaniedbanie, że on nie był wcześniej przygotowany. Dobrze został wypracowany i tutaj słowa podziękowania. Dokonaliśmy wczoraj omówienia tej ustawy, analizowaliśmy jej zapisy, oceniliśmy jej także pilność jakby przyjęcia, a także zgłoszone zostały poprawki, które przyjęliśmy. Ustawa określa dodatkowe źródła finansowania działań zmierzających do zwiększenia zdolności produkcji amunicji na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, obejmujących realizację strategicznie ważnych inwestycji dla bezpieczeństwa naszego kraju. Także, tak jak tutaj dzisiaj było powiedziane, trwający konflikt na terytorium Ukrainy pokazuje, iż posiadanie dużych możliwości polskiego przemysłu obronnego jest niezwykle kluczowe i ta ustawa naprawdę doprecyzowuje i pokazuje to, że polski przemysł będzie mógł naprawdę produkować, będzie mógł działać dla dobra naszego bezpieczeństwa. Podobne wnioski także mają nasi sojusznicy, partnerzy w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, którzy również podejmują działania zmierzające do zwiększenia swojego potencjału obronnego, potencjału w obszarze właśnie artylerii lufowej, rakietowej oraz w obszarze produkcji amunicji. To właśnie dlatego, co także padało wczoraj na Komisji Finansów Publicznych, jedną z najważniejszych potrzeb jest rozbudowa, dywersyfikacja bazy produkcyjnej amunicji wielokalibrowej oraz uzupełnienie rezerw mające na celu w szczególności rozbudowę potencjału Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Ten projekt ustawy stworzy mechanizm finansowania polskiego przemysłu zbrojeniowego w celu utworzenia odpowiedniego potencjału produkcyjnego w kluczowym obszarze, czyli obszarze amunicyjnym, co da tak naprawdę zabezpieczenie, ochronę podstawowych interesów bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie właśnie produkcji amunicji. Głównym celem, o którym tutaj rozmawiamy, także jest zapewnienie finansowania działań zmierzających do zwiększenia zdolności produkcji amunicji na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
projekt tak naprawdę stanowi te kluczowe ramy do przekazania do Funduszu Inwestycji Kapitałowych środków. Kwota, o której także dzisiaj tutaj mówiliśmy, to kwota 3 miliardów złotych i tutaj także ta współpraca pomiędzy Ministerstwem Aktywów Państwowych, Ministerstwem Obrony Narodowej, które też tu reprezentuje pan wiceminister Paweł Bejda, to pokazuje, że ta współpraca, ten dialog i kwestie bezpieczeństwa są kluczowe dla tej koalicji. 2 miliardy złotych będzie właśnie pochodzić z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej. Pozostała część środków przekazana będzie w postaci skarbowych papierów wartościowych. Całość przewidzianych w ustawie środków zostanie w rezultacie przeznaczona na nabywanie lub obejmowanie udziałów lub akcji przez Skarb Państwa w spółkach w celu finansowania działań zmierzających do zwiększenia zdolności produkcji amunicji na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego Trzeciej Drogi w pełni popiera ten projekt. Dziękujemy za to, że ta współpraca tutaj w koalicji rządzącej zmierza do przyjęcia tego projektu, bo on był bardzo potrzebny, a rzeczywiście nasi poprzednicy tego tematu nie zauważyli i ważne, że teraz w ramach tej doskonałej współpracy potrafimy ten projekt przedstawić. Jest to stworzenie możliwości zapewnienia finansowania działań zmierzających do zwiększenia zdolności produkcji amunicji. Kluczowe dla naszego bezpieczeństwa, niezwykle potrzebny projekt i to jest godne pochwały, że rzeczywiście tutaj potrafimy tą współpracę między ministerstwami sprawnie, efektywnie doprowadzić do końca i przedstawić konkretny projekt w ramach przeznaczenia środków na produkcję amunicji w Polsce. W pełni popieramy ten projekt. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Pani poseł Joanna Wicha przedstawi stanowisko klubu Lewica. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo. Stojąc w obliczu dynamicznie zmieniających się sytuacji geopolitycznej, musimy podejmować działania zapewniające bezpieczeństwo naszego kraju oraz wzmacniające jego potencjał obronny. Właśnie temu służy projekt ustawy o finansowaniu działań zmierzających do zwiększenia zdolności produkcji amunicji. Obecna sytuacja międzynarodowa, szczególnie w kontekście wojny w Ukrainie, uświadomiła nam, jak ważne jest zapewnienie ciągłości dostaw amunicji na potrzeby obronne. Uzależnienie od zagranicznych producentów niesie ryzyko przerw w dostawach w sytuacjach kryzysowych, co może osłabić nasz potencjał obronny. W chwili obecnej polskie firmy sektora obronnego nie są w stanie wyprodukować odpowiedniej ilości amunicji w stosunku do potrzeb. Zwiększenie krajowych zdolności produkcyjnych pozwoli na uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców i wzmocnienie naszej suwerenności w zakresie bezpieczeństwa. Produkcja amunicji wielokalibrowej w kraju wzmacnia naszą zdolność do reagowania na sytuacje kryzysowe i konflikty. Oprócz strategicznego znaczenia dla bezpieczeństwa, przyjęcie tej ustawy przyniesie szereg korzyści dla naszej gospodarki. Utworzenie nowych zakładów produkcyjnych oznacza nowe miejsca pracy, zarówno bezpośrednio w zakładach produkcyjnych, jak i pośrednio w sektorach wspierających. Ta ustawa jest nie tylko odpowiedzią na współczesne wyzwania, ale również inwestycją w przyszłość, w bezpieczeństwo Polski i rozwój gospodarczy. Produkcja amunicji wielokalibrowej w kraju wzmacnia naszą zdolność do reagowania w sytuacjach kryzysowych na konflikty. Uniezależni nas od zewnętrznych dostawców, wzmacniając autonomię strategiczną Polski. Zwiększenie zdolności produkcyjnych zapewni naszym siłom zbrojnym dostęp do niezbędnych zasobów. Co więcej, jako członek NATO Polska będzie w stanie skutecznie wypełniać swoje zobowiązania wobec sojuszu. Stając się bardziej wiarygodnym partnerem, wzmocnienie naszego potencjału obronnego to jednoczesne wzmocnienie całego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Klub Lewicy będzie głosował za projektem ustawy o finansowaniu działań zmierzających do zwiększenia zdolności produkcji amunicji. Dziękuję. Dziękuję. Pan poseł Sławomir Mencen przedstawi stanowisko klubu Konfederacja.
Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, bardzo cieszę się, że w końcu znaleźliśmy czas na rozmowę o obronności, rozmowę o amunicji, o przygotowanie się do konfliktu. Mniej cieszy mnie optymizm, który aż bije z tych wcześniejszych wypowiedzi. Na przygotowanie się do konfliktu mieliśmy 10 lat od momentu zajęcia Donbasu oraz Krymu, mieliśmy 2,5 roku od momentu ataku Rosji na Ukrainę i niestety ten cały czas został zmarnowany. Przez ostatni rok rząd zajmował się walką z bobrami, z alkotubkami, robieniem sobie zdjęć na wałach zamiast najważniejszymi rzeczami. Zgodnie z wypowiedzią Donalda Tuska z wiosny tego roku żyjemy w epoce przedwojennej. Szef BBN-u mówił, że mamy być może tylko 3 lata na przygotowanie się do konfrontacji, co znaczy, że sytuacja jest naprawdę poważna. I teraz w końcu po tak długim czasie dostajemy ustawę, która ma pomóc przeznaczyć 3 miliardy złotych na fabryki do budowy amunicji. Wydawałoby się, że jest to bardzo dobra wiadomość. Niestety rzeczywistość wygląda nieco gorzej. Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział o tej ustawie. To przełomowa ustawa, krok milowy. Wszystkie środki i siły zostaną przeznaczone na realizację tego ambitnego planu. To zobaczmy, jakie ambicje mają nasi rządzący. Nasze obecne zdolności do produkcji, a tak naprawdę do składania z komponentów z zagranicy amunicji artyleryjskiej to teoretycznie 30 tysięcy sztuk rocznie, według praktyków zaledwie 10 tysięcy. I tak składamy je z komponentów z zagranicy. 20 lat rządów PiS-u i Platformy doprowadziły do tego, że Polska utraciła, bo wcześniej je miała, zdolności do budowy amunicji artyleryjskiej. Z uzasadnienia ustawy nie sposób się dowiedzieć, jakie będą jej efekty. Nie wiemy, do ilu sztuk amunicji wzrosną nasze zdolności, nie wiemy, ile będzie kosztowała jedna sztuka, nie wiemy, kiedy te fabryki dokładnie powstaną. Natomiast na wczorajszej komisji udało się dowiedzieć z ministerstwa, że za 3 lata, jeżeli dobrze pójdzie, nasze zdolności wzrosną do 150 tysięcy sztuk amunicji artyleryjskiej rocznie. Tą liczbę trzeba umieścić w pewnym kontekście. Z uzasadnienia ustawy wynika, że Rosja w trakcie ofensywy zużywa 60 tysięcy sztuk dziennie, a Ukraina do obrony 10 tysięcy sztuk dziennie. Z innych danych wynika, że Ukraina średnio potrzebuje 100 tysięcy sztuk amunicji artyleryjskiej miesięcznie do działań defensywnych, a jeżeli prowadzi działania ofensywne 250 tysięcy sztuk. Oznacza to, że jeżeli wszystko się uda, to za kilka lat nasza roczna produkcja amunicji starczy nam na 1,5 miesiąca działań obronnych lub na 2 tygodnie działań ofensywnych. Jednocześnie, gdybyśmy prowadzili działania z rozmachem rosyjskim, to Rosja zużyłaby naszą roczną wtedy za parę lat produkcję amunicji. Panie poseł, proszę wyciszyć tą rozmowę telefoniczną. A Ukraina w 3 dni naszą obecną produkcję. Gdybyśmy naprawdę się przygotowywali poważnie do tego konfliktu, to gdybyśmy chcieli się bronić tak, jak broni się Ukraina, nie poddać po miesiącu, potrzebowaliśmy 1,2 miliona sztuk amunicji rocznie, a będziemy mieli 150 tysięcy, czyli zaledwie 12,5% potrzebnej amunicji, to po 5 latach od wybuchu wojny. Aby utrzymać Ukrainę przy życiu, Stany Zjednoczone do tej pory przekazały jej 3 miliony sztuk, Europa 500 tysięcy i więcej nie ma. Sama produkcja rosyjska według różnych szacunków waha się między 3 a 4,5 miliona sztuk rocznie. To oznacza, że my potrzebujemy milionów sztuk amunicji, a nie 150 tysięcy rocznie. Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że ten plan jest ambitny. I za ambicje uważa produkcję 12% potrzebnej amunicji w 5 lat od wybuchu wojny. Nie jest to jedyny wyraz ambicji Władysława Kosiniaka-Kamysza. On powiedział, że koniecznie potrzebujemy zwiększyć swoje zdolności produkcyjne do produkcji wykazywanej przez pewien inny kraj europejski. Jak państwo myślicie, który? Niemcy, Ukraina, Rosja, być może Francja, Wielka Brytania, Włochy? Nie. Tym marzeniem, tym wielką ambicją Kosiniaka-Kamysza jest dorównanie do poziomu produkcji Słowacji, która jest maleńka i wydaje na obronę zaledwie 2% swojego PKB. To jest to nasze maksimum, o którym my marzymy za kilka lat. Poziom Słowacji. Jesteśmy w tym momencie całkowicie rozbrojeni, nieprzygotowani do tego konfliktu. Nie mamy się czy bronić. Mamy najmniej czołgów od lat 40 XX wieku. Średni wiek polskiego rezerwisty to jest 50 lat i mamy śladowe
niewystarczające na wypadek konfliktu ilości amunicji. To, co trzeba zrobić, to zliberalizować prawo do produkcji broni i amunicji w Polsce, uprościć to prawo, przestać przeszkadzać przedsiębiorcom w produkcji amunicji, a następnie kupować na rynku tą amunicję. W tym momencie nie mamy czołgów, nie mamy amunicji, nie mamy żołnierzy. Jeżeli przyjdzie do konfliktu, to w Rosjan będziemy pewnie rzucali kamieniami, tak jak Ewa Kopacz w dinozaury. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do pytań. Ustalam czas na zadanie pytania 1 minuta. Jako pierwszy głos zabierze pan poseł Marek Krząkała, Koalicja Obywatelska. Szanowny panie marszałku, panowie ministrowie, Wysoka Izbo. Nie jestem członkiem Komisji Finansów, nie wiem jaki był przebieg tej dyskusji wczoraj, ale problem zwiększenia zdolności produkcji amunicji jest niezwykle istotny i mam nadzieję, że nie będzie przeciwników tej ustawy. Te dane, które mówią o tym, że Rosja produkuje w 3 miesiące tyle amunicji, ile Unia Europejska przez cały rok, a Polska w chwili obecnej jest w stanie wyprodukować, jeśli chodzi o tą amunicję wielokalibrową 155 mm, według danych jakieś 6 tysięcy rocznie, podczas gdy Rosjanie są w stanie w jeden dzień wystrzelić do 60 tysięcy sztuk takiej amunicji, to są naprawdę dane, które budzą poważne obawy, są wręcz przerażające. Ale chciałem zapytać pana ministra o dwie rzeczy. Kiedy osiągniemy taki poziom produkcji amunicji 155 mm, który pozwoli zabezpieczyć nasze potrzeby, jednocześnie pozwoli eksportować naszą broń do Ukrainy, bo wojna z dnia na dzień się nie skończy. Jednym słowem, jak ocenia się zdolności produkcyjne naszych firm? I drugie pytanie, jak będzie sprawowany nadzór nad spółkami zbrojeniowymi, bo w pamięci mamy aferę związaną z Narodową Rezerwą Amunicyjną za rządów PiS. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan poseł Bartłomiej Dorywalski, Prawo i Sprawiedliwość. Panie marszałku, Wysoka Izbo, w kontekście rosnących wyzwań związanych z bezpieczeństwem międzynarodowym oraz konieczności wspierania krajowego potencjału obronnego, kluczowe jest zrozumienie szczegółów dotyczących proponowanych rozwiązań i ich wpływu na polski przemysł zbrojeniowy oraz budżet państwa. Zatem pragnę zapytać, dlaczego procedowane zmiany odbywają się kosztem budżetu MON? Jakie środki finansowe przewidziano na dokapitalizowanie podmiotów zbrojeniowych? Jakie kryteria będą decydować o wyborze podmiotów, które otrzymają wsparcie oraz jakie mechanizmy kontroli nad wydatkowaniem środków zostaną wprowadzone? Jakie cele w zakresie zwiększenia zdolności produkcji amunicji mają zostać osiągnięte dzięki ustawie? Czy projekt przewiduje współpracę międzynarodową oraz działania na rzecz umocnienia pozycji Polski jako eksportera amunicji? Oraz jakie będą długoterminowe efekty dla polskiego przemysłu zbrojeniowego? Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pan poseł Grzegorz Lorek, Prawo i Sprawiedliwość. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo. Unijne miliony na broń przeciwlotniczą. Polski Pioruń bez dofinansowania. Komisja Europejska ogłosiła zwycięstwo unijnego programu. Szanowni państwo, bez środków unijnych daleko nie zajedziemy. Mam więc pytanie, czy zamierzacie państwo coś w tej sprawie zrobić? A drugie pytanie, czy prawdą jest, że Szwajcarzy zawiesili eksport amunicji do Polski? Jeżeli tak, to jakie są tego powody? Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pani poseł Ewa Leniart, Prawo i Sprawiedliwość. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, bez wątpienia przemysł obronny stanowi podstawę do zapewnienia bezpieczeństwa i obrony naszego kraju, zwłaszcza w obliczu trwającego u wschodnich granic konfliktu zbrojnego. Chcielibyśmy, by był jak największy potencjał produkcyjny i niewątpliwie ta zmiana jest potrzebna. Natomiast czy i w jakim czasie nastąpi dostosowanie polskich linii produkcyjnych do tego, ażeby osiągnąć jak największą efektywność produkcji? I druga rzecz, chciałabym zapytać resort obrony, z jakich projektów zrezygnuje resort wobec pomniejszenia środków finansowych przeznaczonych do dyspozycji ministra obrony o kwotę 2 miliardów złotych? Jakie projekty i działania inwestycyjne nie zostaną zrealizowane w kontekście konsekwencji zmiany projektowanej ustawy? Dziękuję bardzo. Pan poseł Władysław Dajczak, Prawo i Sprawiedliwość. Szanowny panie marszałku, Wysoki Sejmie, tuż za naszą granicą toczy się pełnoskalowa wojna
i niewątpliwie z tej wojny trzeba wyciągać wnioski. Te wnioski niestety są bardzo nieoptymistyczne dla nas, bo chociażby to, że nie jesteśmy zupełnie przygotowani do prowadzenia długotrwałej wojny, to, że zapasy amunicji, które mają decydujące znaczenie w tej wojnie, to w naszym wypadku to są naprawdę rzeczy, o których nawet trudno mówić. Eksperci mówią, że cała zresztą zachodnia Europa nie jest w stanie wyprodukować amunicji, którą Ukraina zużywa w ciągu miesiąca. Chociażby te pociski bardzo znaczące, 155-milimetrowe, około 300 tysięcy nawet miesięcznie, czego cała Europa nie jest w stanie wyprodukować. Ta wojna jest niewątpliwie swoistą pobudką dla przemysłu zbrojeniowego. I dobrze, że późno, ale ta ustawa się znajduje, a tak na kanwie tworzenia tego funduszu jest pytanie, dlaczego my do dzisiaj nie potrafimy z Unii Europejskiej wyegzekwować pieniędzy, które nam się należą za pomoc Ukrainie. Mówimy o 4 miliardach złotych, chociażby z Europejskiego Funduszu dla Pokoju. Pan poseł Andrzej Śliwka, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję, panie marszałku. Panie marszałku, Wysoka Izbo. Wpierw odpowiedź do pana posła Krząkały. Jak nie przyjęzyczyłem się, jeżeli chodzi o nazwisko. Jeżeli tak, to przepraszam. Pan poseł wspomniał o Narodowej Rezerwie Amunicyjnej. Właśnie z tej Narodowej Rezerwy Amunicyjnej trafiło do Polskiej Grupy Zbrojeniowej 11 miliardów złotych w ubiegłym roku na bazie umowy, która została podpisana, na zwiększenie możliwości, na możliwość produkcji amunicji 155 mm. Więc zachęcam pana, panie pośle, żeby pan wpierw się przygotował, a później wypowiadał. Co do samego projektu ustawy, panie ministrze, panowie ministrowie, oczywiście my ten projekt jak najbardziej popieramy. Tylko ja bym chciał od pana ministra usłyszeć, gdzie te środki trafią, bo państwo mówicie o 3 miliardach złotych, gdzie konkretnie trafią, czy do MESCO, Dazametu, Gamratu, Belli, gdzie konkretnie, żebyśmy uzyskali informację, skoro to ma iść przez Fundusz Inwestycji Kapitałowych, to też pytanie, czy państwo macie już te wnioski przygotowane, czy te środki są jakby już sprofilowane pod te dane inwestycje, bo nie ma ani słowa, że te środki trafiają w tej ustawie do konkretnych spółek, bo też by nie mogły trafić. I ostatnia kwestia, to znaczy państwo robicie pewien taki zabieg księgowy związany z tym, że przenosicie środki z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, te 2 miliardy złotych, żeby te środki nie zostały zmarnowane. Ja tu widzę na sali pana ministra Bejdę, którego bardzo się cieszę, że pan minister jest i jako jedyny kompetentny członek kierownictwa resortu obrony narodowej, bo pozostali członkowie nie mają bladego pojęcia o tych kwestiach. Ja bym chciał, żeby pan minister wyszedł i odpowiedział na pytanie, jakie jest wykonanie budżetów zarówno ministra obrony narodowej na ten rok, dziękuję jakie bardzo. Jest wykonanie funduszu wsparcia sił zbrojnych. Pan poseł Dominik Jaśkowiec, Koalicja Obywatelska. Panie marszałku, Wysoka Izbo, w kontekście prac nad przedmiotową ustawą warto przytoczyć historię. Rząd Mateusza Morawieckiego chciał prywatnym firmom przekazać kontrolę nad produkcją amunicji na potrzeby polskiej armii. Nie zabezpieczając przy tym interesów państwa, amunicje miały produkować firmy bez doświadczenia w tej dziedzinie. Umowa polskiej amunicji została skonstruowana w taki sposób, aby powstał pośrednik w handlu narzucający Polsce gigantyczne marże handlowe. Wiele firm operujących lepsze warunki ofertowe niż polska amunicja zostało wykluczonych z postępowań prowadzonych przez Komitet Sterujący Narodowej Rezerwy Amunicyjnej. Na tydzień przed swoją dymisją ówczesny premier Mateusz Morawiecki podpisał tajną uchwałę nakazującą zakup pocisków wartych 12 miliardów złotych. Czy zakupy amunicji dla polskiej armii za czasów rządów PiS miały być kolejnym obszarem robienia wałków, tak jak działo się to chociażby z zakupem maseczek i respiratorów? Pan poseł Krzysztof Cieciura, Prawo i Sprawiedliwość. Panie marszałku, Wysoka Izbo, rozumiem, że te 3 miliardy złotych, o których dzisiaj rozmawiamy, są to pieniądze, które przeznaczymy na stworzenie linii produkujących amunicję. Proszę odpowiedzieć na pytanie, jaki to będzie potencjał tych nowych, tych linii produkcyjnych? Ile po inwestycji tych 3 miliardów złotych będziemy rocznie będziemy w stanie produkować amunicji na potrzeby obronne naszego kraju? I też pytanie, no wiemy doskonale o tym, że jest to sytuacja bardzo pilna, bardzo ważna pod względem no wydarzeń, które się dzieją na wschodzie. Czy ta procedura ustawy, którą państwo przyjęli, jest, no daje gwarancję
jakby prędkości, szybkości, sprawności realizacji tych założeń? Czy nie należałoby przyjąć formy specustawy, tak aby dodatkowo nadać wyjątkowy priorytet tym działaniom? Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pan poseł Mariusz Krystian, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję, panie marszałku. Wysoka Izbo, historia jest nauczycielką życia, jak mawiał Cyceron. I nasza historia pokazuje, że męstwa i odwagi polskim żołnierzom nigdy nie brakowało. Natomiast bardzo często brakowało im oręża, środków do tego, aby w sposób równy i zwycięski tę walkę prowadzić. Konflikty zbrojne, które się toczą lub toczyły, również pokazują, że oczywiście w działaniach zbrojnych potrzebne są nowoczesne technologie walki, ale również jest potrzebny zasób amunicji i tych środków walki, które decydują na polu bitwy. I teraz pytanie, panie ministrze, te środki, te 3 miliardy złotych, do jakich podmiotów trafią? Czy trafią do polskich zakładów zbrojeniowych, do polskich producentów? Czy zapewnią w sytuacji konfliktu przestawienie tych i innych zakładów pracy na produkcję zbrojeniową tylko i wyłącznie na ten tryb wojenny, tak aby w sytuacji konfliktu, którego mamy nadzieję nie będzie, ale do którego się musimy przygotować, ten tryb wojenny gospodarki pozwoli zabezpieczyć potrzeby polskiego wojska. Dziękuję bardzo. Pan poseł Rafał Weber, Prawo i Sprawiedliwość. Panie marszałku, Wysoka Izbo, panowie ministrowie, Marcin Ociepa i Andrzej Śliwka udowodnili, że przekazywaliśmy w ostatnich latach ogromne środki finansowe na podniesienie potencjału produkcyjnego produkcji amunicji w naszych zakładach zbrojeniowych, ale oczywiście potrzeby jeszcze są. Dlatego będziemy popierać to rozwiązanie i będziemy wspierać dalsze działania w tym zakresie. Natomiast pytanie, które wymaga odpowiedzi, panowie ministrowie, na co konkretnie te środki zostaną przeznaczone? Czy na przykład firma Dezamet z Nowej Dęby będzie mogła liczyć na środki finansowe poszerzające zakres produkcji? A przypominam, że Dezamet produkuje zarówno kaliber 155 do armatochaubicy Klap, jak i kaliber 120 do moździerza Rak. A wiadomo, że ten sprzęt artyleryjski jest wykorzystywany na froncie, co pokazuje wojna na Ukrainie. Wiem, że plany rozwoju Dezametu są. Trzeba, panowie ministrowie, przyjrzeć się im. Trzeba wyjść im naprzeciw, trzeba zastosować te ambitne rozwiązania, które zastosował rząd Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli chodzi o rozbudowę innych miejsc produkcji zbrojeniowej, takich jak Huta Stalowa Wola, bo tam też za naszych czasów wpompowaliśmy ogromne środki finansowe, mówię z pamięci około 1,8 mld złotych, żeby poszerzyć zakres produkcji samego sprzętu. I takie same w zasadzie jednakowe rozwiązanie należy Andrzej również przełożyć na firmy zbrojeniowe produkujące amunicję. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Panie marszałku, Wysoka Izbo. 2 lata musiało minąć, od kiedy Rosjanie przeszli na gospodarkę wojenną, żeby w Polsce politycy coś załapali. To pokazuje tak naprawdę kulturę strategiczną naszej klasy politycznej. 8 lat rządów Platformy, 8 lat rządów PiS-u, a wszystko się zwijało. Poza pewnymi elementami, tak jak obrona terytorialna. My tak naprawdę, proszę państwa, nawet nie mamy wystarczającej ilości butów i mundurów, żeby zapewnić rozwinięcie mobilizacyjne i zastępowalność ubioru żołnierza. Ale nie zadajemy sobie pytań prostych. Kto pozwolił na zlikwidowanie linii produkcyjnej nitrocelulozy w Pionkach? Czy było jakieś postępowanie karne? Czy służby specjalne informowały o tym zagrożeniu? Jeżeli nie, to po co nam służby specjalne? I pytanie ostatnie, mianowicie, czy my w Polsce w ogóle mamy linie produkcyjne będące w stanie gotowości produkcyjnej do rozwinięcia produkcji na czas wojny? Bo po tej amunicji pokazuje, że nie, my nie mamy. I w innych segmentach, gdybym głębiej sięgnął, też by się okazało, że my tego nie mamy. Pan to, poseł Grzegorz Adam Płaczek, Konfederacja, bardzo proszę. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, szanowny panie ministrze,
Eksperci, generałowie oraz szef BBN-u wskazują, że Polska ma być gotowa na wojnę za 3 lata. W związku z tym sprawdźmy, w którym punkcie przygotowania jako Polska jesteśmy. Pytanie numer 1. Czy Ministerstwo Finansów zna kwotę oraz liczbę pocisków amunicji artyleryjskiej 155 mm, które Polska będzie produkować w 2025 roku? I pytanie numer 2. Czy Ministerstwo Finansów posiada jakiekolwiek szacunki, które by mogły powiedzieć Polakom i opinii publicznej, ile w ciągu najbliższych 3 lat będziemy produkować łącznie tej amunicji, żebyśmy za 3 lata byli w stanie jako Polska prowadzić chociażby przez 3 miesiące jakiekolwiek działania obronne? Dziękuję. Pan poseł Artur Chojecki, Prawo i Sprawiedliwość. Nie ma. Pan poseł Piotr Paweł Strach, Polska 2050, trzecia droga. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Artyleria to królowa pola walki konwencjonalnym konflikcie. Zadaje nawet 70% strat przeciwnikowi. I bardzo dziwię się tutaj panu posłowi Ociepie, który mówi, że nowy rząd 8 miesięcy potrzebował na to, aby wprowadzić tę ustawę i tak mało pieniędzy przeznacza na amunicję. To ja zadam pytanie. Co przez 10 lat robił pan prezydent Duda na zwierzchnik polskich sił zbrojnych? Co robił premier Morawiecki przez 8 lat swoich rządów? Co państwo robili jako ministrowie? Mieliście pod sobą zarówno budżety przez 8 lat, mieliście swoich nominatów w spółkach Skarbu Państwa. I w jakim stanie zostawiliście polski przemysł zbrojeniowy? W jakim stanie zostawiliście nasze zapasy amunicyjne? Dopiero wojna na Ukrainie sprawiła, że zaczęliście się bać i zaczęliście cokolwiek robić. Dopiero 2 lata temu, przez 10 lat prezydentury Andrzeja Dudy i 8 lat rządów Mateusza Morawieckiego nie było zrobione prawie nic. Wstyd! Potrzeba Pani było trzeciej drogi Krystyna i ministra Kosiniaka-Kamysza, żeby coś się zaczęło dziać. To nie dziać. Jest ta forma debaty, zatem prosimy panią poseł Krystynę Skowrońską, Koalicja Obywatelska. Szanowny panie marszałku, panie i panowie posłowie, drodzy goście na galerii. Chciałabym skierować pytania do pana ministra. W 2016 roku rząd PiS-u zadeklarował zakup 21 Black Hawków w PZL Mielec. Ile tych Black Hawków dla wojska kupiono w rzeczywistości? To była deklaracja. Miało być w 2016 2, w 2017 8, potem 11. A zatem to jest ważne. A teraz kolejne pytanie. Ile i produkowano amunicji kaliber 155 mm w okresie od 2022 roku do końca 2023 roku, bo pieniądze to nie wszystko. I trzecia rzecz. Czy podmioty takie jak Dezamet Nowa Dęba na Podkarpaciu będą beneficjentami tego projektu dotyczącego dofinansowania produkcji amunicji, a także inne zakłady i czy jest możliwe dopuszczenie do udziału w produkowaniu amunicji innych podmiotów spoza sektora publicznych. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pieniądze to nie wszystko, mówi pani poseł Krystyna Skowrońska, której właśnie pieniądze ścielą się u nóg. To znaczy znalazłam 20 zł i nie wiem, czy jest on. No właśnie. Takie ogłoszenie parafialne. Czyje te 20 zł? A teraz... I jeszcze 10. Coraz lepiej. Nie każdy ma takie szczęście jak pani poseł Krystyna Skowrońska. Może pani poseł jeszcze się rozejrzy wokół siebie. Pan poseł Janusz Kowalski, Prawo i Sprawiedliwość. Panie marszałku, szanowni państwo, ani jedna sztuka amunicji w Polsce nie zostanie wyprodukowana, jeżeli w Polsce nie będziemy produkować własnej energii, z własnych zasobów, z własnego węgla. A partia Platforma Obywatelska dzisiaj likwiduje chociażby elektrownię Sierrza, chce zamknąć elektrownię Opole, Kozienice, Bełchatów. Polska straci zdolność do produkcji energii elektrycznej z własnych zasobów, dlatego że tacy ludzie jak wicetusk Rafał Trzaskowski chcą zamykać energetykę węglową. Rafał Trzaskowski proponuje w czerwcu 2024 roku globalny Zielony Ład, a pamiętamy jak w 2020 roku proponował w służalczym liście do Ursuli von der Leyen Europejski Zielony Ład. Dzisiaj największym zagrożeniem dla polskiego bezpieczeństwa jest właśnie taka postawa jak Rafała Trzaskowskiego, tego partyjniaka z Platformy Obywatelskiej, który nie rozumie, że Polska w przypadku wojny na wschodzie musi produkować energię elektryczną z własnych zasobów. Brawo. Pan poseł Kowalski widać w formie. Teraz pan poseł Paweł Rychlik, Prawo i Sprawiedliwość. Panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo, projekt
Omawiany projekt wzmocnienia produkcji, zwiększenia produkcji amunicji jest oczywiście ważnym. Pytanie, skąd te pieniądze mają pochodzić? Wiemy, że one będą pochodziły, 2 miliardy złotych na ten fundusz będą pochodziły z funduszu, z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej. No ale właśnie, te 2 miliardy złotych miały na coś trafić. Chciałem zapytać, kosztem czego te pieniądze trafią na rozbudowę fabryk amunicji? I drugie pytanie, czy te fabryki amunicji tylko i wyłącznie to będą zakłady Polskiej Grupy Zbrojeniowej, czy również inne przedsiębiorstwa będą mogły z tego funduszu korzystać? Ale podstawowe, pierwsze pytanie, kosztem czego ta rozbudowa nastąpi? Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pani poseł Krystyna Skowrońska oświadczyła, że jeżeli nie znajdzie się właściciel tych pieniędzy, to z chęcią przeznaczy je na zbliżającą się Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Tak jest, panie marszałku, jeszcze dodam. I jeszcze doda od siebie pani poseł Małgorzata Pępek, Koalicja Obywatelska. Panie marszałku, Wysoka Izbo, ten projekt wyraźnie pokazuje, jak ważne dla obecnego rządu jest bezpieczeństwo. W kontekście trwającego konfliktu zbrojnego na wschodzie i jego konsekwencjach dla całej Europy staje się jasne, że nasza strategia obronna musi się skoncentrować na rozbudowie i dywersyfikacji bazy produkcyjnej amunicji. Zapewnienie wystarczających zapasów jest kluczowe dla obrony kraju i absolutnie nikt co do tego nie powinien mieć żadnych wątpliwości. Bez odpowiednich nakładów w polski przemysł obronny zostalibyśmy zmuszeni do polegania na zewnętrznych dostawcach, co w sytuacji konfliktu może okazać się niezwykle ryzykowne i problematyczne. W związku z powyższym proszę o odpowiedź na pytanie, jakie konkretne inwestycje będą realizowane w ramach zwiększenia zdolności produkcji amunicji. Czy ministerstwo może wskazać na szczegółowe projekty, które mają na celu rozwój technologii i produkcji w Polsce? I czy przewiduje się współpracę z sektorem prywatnym w realizacji projektów? Oraz jakie są plany dotyczące angażowania polskiego przemysłu w produkcji amunicji? Pan dziękuję poseł Marcin Ociepa, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo, panie marszałku, Wysoka Izbo. Ja chciałem zapytać po pierwsze, czy pan poseł Strach z trzeciej drogi jest niekompetentny, czy celowo wprowadza w błąd Wysoką Izbę, bo nawet w trakcie tej debaty padło, co robiła Zjednoczona Prawica, jeśli chodzi o polskie zdolności. Przeznaczyliśmy w ostatnim czasie, tylko w ostatnim czasie, 11 miliardów złotych na ten cele, a pan z tej mównicy mówił, że nic. To czemu pan okłamuje siedzących tutaj na galerii, czemu pan okłamuje Polaków, czemu pan okłamuje pana marszałka i Wysoką Izbę? I drugie pytanie. Panią marszałek. Przepraszam bardzo, pani, zmienili się marszałkowie. Panią marszałek okłamuje, ale pana marszałka też, bo pan marszałek słuchał tych kłamstw. Natomiast mam pytanie także do pana ministra. Czy ta ustawa jest w ogóle potrzebna? To znaczy, bo przecież przesunięcie środków z działu budżetowego Obrona Narodowa do aktywów państwowych wymaga noweli budżetowej, tak, po prostu korekty budżetu. Natomiast tam jest jeszcze te drugie kwoty, te papiery dłużne z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Chciałbym merytorycznie zapytać, czy ta ustawa jest konieczna, czy możecie przekazywać na przyszłość, przesuwać te po prostu środki z RARS-u bez konieczności uchwalania ustawy. Dziękuję i zapraszam pana posła Pawła Hreniaka, Prawo i Sprawiedliwość. Pani marszałek, Wysoka Izbo, tak jak zostało już tutaj powiedziane, ta ustawa doprowadzi do tego, że za 3 lata rocznie będziemy produkowali ponad 150 tysięcy pocisków artyleryjskich. Ja przypomnę, że miesięcznie Ukraina wystrzeliwuje około 100 tysięcy takich pocisków. I pytanie jest, czy to z całą pewnością, panie ministrze, jest ambitny plan tego rządu, czy nie zatrzymaliśmy się na zbyt niskim poziomie i czy według pana ministra te plany realizują wszelkie nasze ambicje, jeżeli chodzi o kwestie obronności. Dziękuję bardzo. Dziękuję i zapraszam pana posła Sławomira Mencena, Konfederacja.
Szanowna Pani Marszałek, Panie Ministrze, Wysoka Izbo, ten ambitny plan Władysława Kosiniaka-Kamysza zakłada, że za kilka lat osiągniemy zdolności produkcyjne amunicji artyleryjskiej na poziomie 12,5% potrzebnych zdolności. Osiągniemy zdolności, które pozwolą nam bronić się przez 1,5 miesiąca. W związku z czym pytanie do Pana Ministra, jaki jest pomysł, jaki jest plan na to, żeby się bronić dłużej niż 1,5 miesiąca i z czego będziemy strzelać do Rosjan po 1,5 miesiąca wojny. Dziękuję i zapraszam pana posła Patryka Wichra, Prawo i Sprawiedliwość. Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Szanowni Państwo, Panie Ministrze. Generalnie rzecz ujmując, amunicja, ale także uzbrojenie to jest podstawa obronności każdego państwa, a szczególnie państwa, które jest państwem przyfrontowym. Ponieważ nie tylko powinniśmy być tym rezerwuarem, magazynem i też wsparciem dla Ukrainy, ale oczywiście tutaj na zasadach pewnych komercyjnych i też powinniśmy mieć z tego jakiś uzysk gospodarczy, ale także powinniśmy zabezpieczyć swój własny interes. I niestety to, co było powiedziane przed chwilą, produkcja na poziomie 150 sztuk rocznie, kiedy przy działaniach wojennych, średnich działaniach wojennych wyszliwuje się takich pocisków około 100 tysięcy miesięcznie, no nie rodzi i nie napawa wielką radością, ponieważ pokazuje, że nie tylko nie będziemy mogli sami prowadzić długotrwałych działań wojennych, do których mamy nadzieję nigdy nie dojdzie, ale także nie będziemy żadnym zapleczem i zabezpieczeniem, nawet w kontekście kraju przyfrontowego, który powinien wspierać sąsiadów. A też przypominam, że jednak trzeba patrzeć na ten aspekt ekonomiczny, to też może być źródło dochodów dla państwa polskiego, które potrzebuje naprawy służby zdrowia i to też apeluję też o reformę służby zdrowia wojskowej, żeby ten aspekt wojskowy też był dobrze przygotowany na ewentualne działania wojenne. Dziękuję serdecznie. I zapraszam pana posła Władysława Kurowskiego, Prawo i Sprawiedliwość. Pani Marszałek, Panie Ministrze, Wysoka Izbo, każde działanie podnoszące obronność naszej ojczyzny, to myślę, że jest to pozytywne działanie. Również to, które jest w tej chwili procedowane, myślę, że w jakiś sposób podnosi nasz potencjał obronny i wszelkie działania związane i z produkcją uzbrojenia w Polsce i z produkcją również amunicji, to jest coś pozytywnego. Natomiast patrząc na faktyczne już realizacje ewentualnie działań wojennych, no to dzisiaj mamy doskonałe przykłady na wschodzie, kiedy mówi się o tym, że tego typu amunicji w ciągu jednego dnia z Ukrainy jest wystrzeliwane około 2000 pocisków. Natomiast potencjał Rosji jest około 3-krotnie wyższy, czyli 3 razy więcej tych pocisków leci w stronę Ukrainy. No to fakt, jeżeli popatrzymy na to, co dziś planujemy w tym zakładzie, czy w tych liniach produkcyjnych, no to jest stosunkowo mało. Pytanie jest takie, jaki jest koszt średni przewidywany jednego pocisku tego typu 155 mm w tych liniach, ponieważ jeżeli patrzymy na koszty handlowe dzisiejszych pocisków, to jest około 4000 dolarów za jeden pocisk. I zapraszam pana posła Michała Moskala, Prawo i Sprawiedliwość. Szanowna pani marszałek, Wysoka Izbo. W zeszłym roku, tylko w zeszłym roku, z Narodowej Rezerwy Amunicyjnej do PGZ przekazaliśmy 11 miliardów złotych. I dobrze, że ta ustawa dzisiaj jest procedowana, bo wszystkie inicjatywy, które wspierają polską armię i produkcję amunicji w Polsce są absolutnie potrzebne i powinny się spotykać z uznaniem. Natomiast nie sposób oprzeć się wrażeniu, że ta ustawa jest elementem tego, co niestety namiętnie robicie, czyli takiej kreatywnej księgowości, która ma pomóc wam wykazać wysokie wykonanie budżetu. Ja przypomnę tylko, w 2015 roku, gdy obejmowaliśmy władzę po rządach Platformy Obywatelskiej i PSL-u, budżet na obronność wynosił 37 miliardów złotych. W 2023 roku, po 8 latach naszych rządów, to było ponad 111 miliardów złotych. Dzisiaj zabieracie 2 miliardy złotych z budżetu ministra obrony narodowej i przenosicie je do ministra aktywów państwowych. Więc mam bardzo konkretne pytanie. Jak po tych wszystkich sztuczkach księgowych w tej ustawie i w innych ustawach, które również prowadzicie w tym celu, będzie wyglądało wykonanie budżetu i jak wygląda ono na dzień dzisiejszy? Bo mam wrażenie, że to wykonanie budżetu nie będzie nawet bliskie temu, co zaplanowaliście na obronność. Dziękuję. Na państwa pytanie odpowie minister aktywów państwowych Jakub Jaworski.
Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Jestem niezmiernie rad, że dzisiaj mogę w imieniu rządu prezentować projekt ustawy o finansowaniu działań zmierzających do zwiększenia zdolności produkcji amunicji. Ten projekt doprowadzi do tego, że będziemy mogli przenieść 2 miliardy złotych z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej do Funduszu Inwestycji Kapitałowych oraz 1 miliard złotych z RARS-u do Funduszu Inwestycji Kapitałowych. Cały czas pozostały te środki MON-owskie w części Obrona Narodowa. I tu, odnosząc się od razu do pytania jednego z panów posłów z opozycji, czy ta ustawa jest w ogóle potrzebna? No tak, jest potrzebna, bo tak żeście państwo utworzyli FIG, że nie było możliwości tego zrobienia. Jak tworzyliście FIG w 2019 roku, to tak napisaliście ustawę, że nie można było tych środków przenieść z MON-u do FIG-u. Więc tak, potrzebna jest ustawa i musimy to dzisiaj robić za was. I w wyniku tej ustawy będziemy mogli zgromadzić 3 miliardy złotych FIG-u. FIG, jak mam nadzieję, panowie wiecie, bo państwo wiecie, będzie mógł inwestować i podwyższać kapitały, wchodzić kapitałowo do spółek po tym, jak spółki zgłoszą wnioski. Czyli te środki, jak spółki zgłoszą wnioski, będą mogły być przeznaczone i one będą w pewnym sensie takim znakowane, że będzie można aplikować o środki na budowę fabryki. I teraz może trochę się odniosę do tych głosów i pytań, które tutaj w debacie padły. Więc tak, po pierwsze, bo to jakoś bardzo rozpala namiętności, 11 miliardów. No to, proszę państwa, no to są wirtualne pieniądze i one nie były na budowę żadnej fabryki. Te 11 miliardów złotych było na zakup amunicji i ten projekt, ten program jest realizowany przez PGZ. Mówimy o 286 tysiącach sztuk amunicji 155 mm i tak on jest realizowany i będzie realizowany. Tu możemy płynnie przejść do drugiej grupy pytań, która dotyczyła tego, jaki będzie bilans amunicyjny Polski po zbudowaniu fabryki, o której mówimy. No więc tak, po pierwsze mamy do czynienia z tym projektem, dzięki któremu zakupimy 286 tysięcy sztuk amunicji. Po drugie, dzięki inwestycjom, które są planowane, będzie można wyprodukować 150 tysięcy sztuk amunicji 155 mm, ale to nie jest koniec tego projektowanych zdolności amunicyjnych tej fabryki, bo oprócz tego planujemy, żeby ta fabryka miała zdolność do produkcji dodatkowych 80 tysięcy sztuk amunicji wielkokalibrowej i tu mówimy o amunicji 120 mm rocznie. Panie pośle, rocznie, czyli 80 tysięcy sztuk jeszcze amunicji wielkokalibrowej. Tu się pojawiał ten wątek, bo tu mówimy o amunicji do moździerza rak i do amunicji czołgowej. Czyli w sumie mówimy o zwiększeniu możliwości produkcji amunicji wielkokalibrowej o ponad 200 tysięcy. To w sumie z zakupami stanowi już dobrą bazę dla naszej armii. Natomiast też musimy sobie powiedzieć jasno, że dzisiaj, jak spojrzymy na produkcję amunicji, to żadne państwo nie ma zdolności w Europie, zdolności do produkcji 1 200 000 sztuk, o których mówił pan poseł Mencen, który jak widać jest tak zainteresowany sprawą, że zadał pytanie i wyszedł. Więc tu na mównicy zależało mu na tym i wielce patriotycznie podnosi głosy, ale już odpowiedzi nie był nie raczył wysłuchać. Nie widzę pana posła. No to cieszę się, no to jak tak korespondencyjnie pan poseł chce dyskutować na temat tak ważnych spraw, no to gratuluję. A bo tu stał i wszystkim zarzucał. Ale rzeczywiście mogę się w jednym z panem posłem Mencenem zgodzić, że poprzednie 8 lat było kompletnie zmarnowane. Przez poprzednie 8 lat i uwaga, MON zamówił 42 tysiące sztuk amunicji wielkokalibrowej. Powtórzę, 42 tysiące sztuk. A połowa z państwa, która tu zadawała pytania, epatowała kwotą, liczbą 60 tysięcy dziennie. To przez 8 lat zamówili mniej niż na jeden dzień i teraz wychodzą i załamują ręce. I chcę powiedzieć też, że... I chcę też powiedzieć, że... Więc chcę też powiedzieć, że musimy też pamiętać, że jesteśmy członkami Sojuszu Północnoatlantyckiego. I to jest jeden z fundamentów naszego działania. I w ramach tego sojuszu
też będziemy działać i w razie konfliktu to też będzie stanowiło nasze wsparcie. Także liczenie takie jednostkowe uważam, że absolutnie nie ma sensu. I też trzeba powiedzieć, że te niektóre liczby, które tu padały, są zawyżone. Dzisiaj na froncie mamy sytuację tego typu, że w zasadzie tych pocisków się zużywa między 10 a 20 tysięcy. Oczywiście to ciągle są wysokie liczby, ale dzięki tej ustawie, dzięki tym inwestycjom będziemy dążyć do poziomu, który umożliwi nam zabezpieczenie się w razie konfliktu. Jeszcze patrzę na pytania. Jeśli chodzi o Narodową Rezerwę Amunicyjną, no to tak jak już mówiłem, no to mamy tutaj do czynienia rzeczywiście i to nawet, chciałbym być taki delikatny w słowach, ale rzeczywiście ten mechanizm, który był tam stworzony, jest delikatnie mówiąc podejrzany. Bo mówiło się o 11 miliardach i miały być to pieniądze, które idą dla pośrednika, który to pośrednik miałby kupić, ale może by potem wybudował, to powstaje pytanie, no to po co ten pośrednik, który miałby kupować. Także to był taki schemat, który wydaje się, że tak do końca w zasadzie nie wiadomo, czy on zmierzał do tego, żeby budować zdolności amunicyjne, czy zmierzał do tego, żeby tworzyć jakieś schematy, które znamy z innych sytuacji, o maseczkach, które tu były, już nie wspomnę. Jeśli chodzi o to, kto dokładnie będzie realizował ten projekt, to dzisiaj jest trochę przedwcześnie, żeby mówić o tym, dlatego że tak jak ustawa przewiduje, przenosimy te środki do FIK-u i do FIK-u będą mogły się zgłaszać spółki w celu realizacji tych projektów. Natomiast jako minister aktywów państwowych mogę Państwu powiedzieć, że Polska Grupa Zbrojeniowa jest świetnie przygotowana do realizacji tego projektu i ma pełną świadomość, pełną wiedzę na temat tego, jakie zakłady powinny się w to włączyć, żeby tę fabrykę wybudować. No bo oczywiście mówimy zbiorczo fabryka, ale tak naprawdę mamy tu do czynienia z szeregiem zakładów, które będą produkować poszczególne komponenty do amunicji wielkokalibrowej. Na tym etapie nie możemy jeszcze określić, byłoby to po prostu przedwczesne, ale to mniej więcej każdy, kto zna jakoś elementarnie sektor nasz zbrojeniowy, to myślę, że się jakoś będzie w stanie zorientować. Na koniec chciałbym zakończyć taką pozytywną nutą, bo ten projekt był przyjęty jednogłośnie przez komisję i chciałem za to podziękować. To jest niewiarygodnie wprost ważna sprawa. Wszyscy tu z tej mównicy mówili o bezpieczeństwie. I tak, to jest nasza racja stanu. Wybudowanie tej fabryki jest naszą racją stanu. Wybudowanie pewnie nie jednej fabryki, ale większej liczby fabryk jest naszą racją stanu. Także dziękuję za to, że tak jednogłośnie panowie i panie posłowie poparliście to. Rekomenduję przyjęcie ustawy przez Wysoką Izbę i mam nadzieję, że w Wysokiej Izbie także jednogłośnie ta ustawa zostanie przyjęta, tak żebyśmy mogli już zaczynać budowę fabryki, która wzmocni nasze zdolności obronne. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Zamykam dyskusję. W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy poprawki, marszałek Sejmu kieruje ten projekt ustawy ponownie do Komisji Finansów Publicznych w celu przedstawienia sprawozdania.